Jestem teraz w mieście Riga. No to oczywiście stolica Łotwy i największe miasto na Łotwie, ale również jest największe miasto w krajach bałtyckich. Tutaj mieszka 700 tysięcy ludzi, no tak jak w Krakowie. Jestem teraz w Rydze, bo dlatego, że mam dzisiaj lot samolotu z Rigi do Japonii, ale mam 20 godzin przesiadkę w Warszawie, więc wieczorem znów będę w Warszawie i tam nocuję tylko jedną noc i potem do w końcu Japonii mam samolot. Nazwa Riga właśnie wywodzi się z języka liwskiego, który już nie istnieje na świecie. A język liwski to należy do grupy fin-ugorski. Nie pamiętam nazwy. No tak jak fiński, estoński i jeszcze węgierski. I to Riga to w języku liwskim znaczy okrągłe. Nie wiem dlaczego takie znaczenie ma, ale tak jest. A do pierwszej wojny światowej Riga znajdowała się w Rosji i był trzecim największym miastem po Moskwie i w Petersburgu. To no wtedy było bardzo duże, ale teraz to no nie aż tak bardzo, tylko największe w krajach bałtyckich. A w Wilnie, o ile pamiętam, tam mieszka około 500 tysięcy ludzi, a w Tallinie tam około 400 tysięcy ludzi mieszka, bardzo mało. No więc Riga to o wiele więcej ludzi tutaj mieszka. To pogoda jest trochę skomplikowana, dlatego że temperatura wynosi tylko 14 albo 15, ale jak świeci słońce, to trochę za gorąco z krótkiem, ale jak nie, to za zimno bez krótki, więc trudne bardzo.